Witajcie kochani w kolejnym holu lumpeksowym. Tak jak zapowiadałam, dzisiaj druga część hola z ostatnich zakupów. Tym razem część z butami i rzeczami ekskluzywnymi. Oprócz tego chciałabym zrobić z wami taki mały unboxing. Mam tu paczkę, którą dostałam właśnie przed chwilką i w której są lampki do mojego nowego studia, do tej miejscówki, gdzie będę nagrywała hole i vlogi w sezonie jesienno-zimowym. I chciałabym zobaczyć, jak to wyszło. To są takie retro lampki, zaraz zobaczymy, co się tam będzie działo. Będę przymierzać też większość tych ciuszków, które kupiłam, te, które są dla mnie, także zobaczycie, jak one wyglądają. Oprócz tego będą jeszcze z nimi dodatkowe stylówki. No to zapraszam do oglądania. No i najpierw ten unboxing. Tutaj mam dosyć sporą paczkę. Sama jestem ciekawa, jak to wszystko wygląda. Oczywiście sobie troszeczkę to przewiniemy, żeby aż tak długo to nie trwało. No i tak wygląda jedna z tych lampek. Zaraz ją otworzymy. No i to jest taka lampka LED-owa na baterię. Ona będzie wyglądać trochę jak w takim, mam nadzieję, trochę jak w takim retro filmie. Po zapaleniu będzie się ten bucik świecił i zamierzam go powiesić z boku na ścianie. Z drugiej strony powieszę drugą lampkę, którą już zobaczymy. Myślę, że jest super, to jest metalowe. Taka, faktycznie wygląda jak taki retro neonik. No i druga z tych lampek. Tym razem to jest koniczynka. Na tej samej zasadzie działa i to ma symbolizować tą stronę ekologiczną mojego vloga, czyli to będzie moda eko, bucik i taka koniczynka. Mam nadzieję, że to się będzie fajnie prezentować. Piszcie, co myślicie o tych lampkach. Ja myślę, że są super i są bardzo fajnie wykonane. To jest wszystko metalowe. Mam nadzieję, że właśnie po zapaleniu będzie robiło super efekt. Tymczasem przejdźmy już do hola typowo takiego ciuchowego. Pozostałe zakupy. Bluzka, którą mam na sobie. Tradycyjnie ubrałam się tak, żeby móc zaprezentować jak najlepiej to, co tu mam do pokazania. Ta bluzeczka jest z nowej dostawy i kosztowała 12 zł. Jest bardzo fajna, bardzo podoba mi się zestawienie kolorów i będzie mi do bardzo wielu rzeczy pasowało, bo mam sporo takich na lato rzeczy właśnie w takich odcieniach różu. Spodenki, takie jedne z wysokim stanem, praktycznie bardzo podobnym kolorze do tych paseczków. No i właśnie fajne jest to wiązanie tutaj, które jest takie bardzo wakacyjne i też pasuje do stylu marynarskiego, jak widać. Ciekawa jestem, jak się Wam taki zestaw podoba. Zobaczymy w stylówkach, bo zamierzam zrobić właśnie jeszcze z tymi ciuszkami najnowszymi jakieś takie stylówki późnego lata. Mnie się podoba, jest bardzo fajna z bawełny, cieniusieńka i super wygodna przede wszystkim. Także warto było, moim zdaniem, nie żałuję ani złotówki. Kupiłabym ją nawet, powiem Wam, nową w sklepie, także naprawdę jest to coś superowego. Druga rzecz z ciuszków to jest taka bluzko-tunika. Właściwie to jest bluzka, tylko taka długa. Zaraz zobaczycie, jak na mnie wygląda. Jest z wiskozy i ma przepiękny haft. Tą bluzkę głównie kupiłam ze względu właśnie na ten haft. Ja lubię takie motywy ludowe, zwłaszcza, że to nie jest jakiś nadruk, tylko o, zobaczcie, bardzo ładnie wykonany hafcik, robiony na ludowy. I to jest taka hiszpanka, także też bardzo fajnie, bo można nosić to i na ramionach, i opuszczone na ramionach. Jest to bardzo praktyczne. Śliczne ma pomponiki, takie szafirowo-niebieskie. Bardzo mi się podobają. Jest długa, także będzie można ją nosić do leggingsów albo do wąskich jeansów. Zaraz zobaczycie, jak ja wyglądam do tych jeansów w niej. Mnie ta bluzka tutaj nie bardzo się podoba, bo jest taka kwadratowa, ale tutaj jest przepiękna. Uważam, że będzie świetnie właśnie do leggingsów, bo jest długa. Nie będę się musiała bać, że będzie mi widać to i owo. I właśnie dwufunkcyjne są te tutaj, ten dekolcik. Można sobie to tak spuścić. No i wygląda to też całkiem ładnie, chociaż ja, moim zdaniem, mam zbyt duże barki na taki dekolt i chyba lepiej będzie to wyglądało w ten sposób. Naprawdę jest to bardzo przyjemne w dotyku i dwuwarstwowe, więc nieprzezroczyste. Ja planuję to nosić do właśnie takich wąskich jeansów lub spodni lub leggingsów i najlepiej chyba to wygląda z paskiem. Powiem Wam, że przymierzałam wcześniej z paskiem i
wówczas ładniej się to prezentuje, bo ta bluzka nie jest aż tak opływająca, że tutaj nie wygląda tak bardzo zgrabnie. Dlatego uważam, że fajny, zawiązany na wierzchu. Fajny, zawiązany na wierzchu paseczek zrobi fajną robotę tutaj do tej bluzki. Co sądzicie? Piszcie mi, jak wyglądam w tej bluzce, bo wydaje mi się, że jest całkiem w porządku. A już z paskiem to będzie nawet bardzo zgrabna. No i mam torbę w takim stylu, w prawie identycznych kolorach, w takie właśnie hafty. Ta torba będzie, wydaje mi się, z tym wyglądała naprawdę, naprawdę luks. No więc ta bluzeczka jeszcze nie wyprasowana po przeniesieniu ze sklepu. I zresztą ta moja też, bo nie zdążyłam, a chciałam złapać ładną pogodę, bo naprawdę jest przepięknie i warto było teraz zacząć nagrywać program. Kochani, spodenki, które już pokazywałam w stylówkach takich przelotnych, powiedziałabym, takich zdjęciach stylizowanych w trzech różnych ujęciach. To są takie spodenki w kroju takiej mini spódniczki tenisowej z wiskozy. Są świetne, naprawdę jest to new look, rozmiar 8, czyli to jest takie 36 typowe. I są świetne właśnie z wysokim stanem, bardzo, bardzo cieniutkie, bardzo, bardzo wygodne, nigdzie się nie wrzynają, po prostu są takie luźne, spódniczkowate. Mnie to właśnie przypomina takie spódniczki do tenisa. I bardzo mi się podoba kolor, mam dużo rzeczy, jak wiecie, w takim właśnie kolorze. Także super rzecz i za te spodenki zapłaciłam jedyne 2 zł, bo to było na wyprzedaży na wakacjach. Następna rzecz to spodenki męskie, tutaj dla mojego chłopaka do treningów piłkarskich, bo zamierza grać właśnie rekreacyjnie i są bardzo fajne, to są spodenki Nike, są one z Juventusa, tu jest logo, mają takie paseczki po bokach i to jest taki siateczkowy materiał, więc bardzo przewiewny, będzie pewnie super do gry moim zdaniem. Całkiem fajny zakup za 12 zł, znalazłam to w zasadzie na zamówienie, także tadam. No i teraz buty i rzeczy najbardziej ekskluzywne, czyli to, na co mam nadzieję wszyscy czekają. Pierwsza rzecz to takie zwykłe buciki do wody. Kupiłam sobie po prostu, bo często pływam i chodzę na takie plaże też kamieniste, gdzie jest potrzebny but. Po prostu do wody raczej na samych kamieniach bym nie chodziła. I to są buciki, które prawie nie są widoczne na stopie. Kosztowały 6 zł, bo to było 50%, tutaj widać od ceny na metce, 12 zł. Bardzo fajnie wyglądają, do wszystkiego pasują, bo po prostu ich, szczególnie po zamoczeniu w wodzie, w ogóle nie widać na stopie i bardzo dobrze trzymają dzięki paskom. Także zadowolona jestem z tego bardzo przydatnego zakupu. Kolejne buty są dla przyjaciółki, bo to jest rozmiar 35-36 i są to takie salowo-srebrne Clarksy, sandałki. Nowiutkie, zobaczcie, tutaj będzie widać, że ten obcasik jest w ogóle nieużyty. To są buty ze skóreczki miękkiej, bardzo fajne. Tu mają też takie wyściełane podeszwy, więc będzie to wygodne w chodzeniu, bo będą troszkę amortyzować. No i co ciekawe, w tych najmodniejszych teraz ściętych z przodu krojach. Także no naprawdę byłam w szoku, że tak modny krój sandała był dostępny już w tym roku, w tym sezonie w lumpeksie, ale bardzo ładny i fajny design według mnie, taki nowoczesny, z tymi tutaj geometrycznymi kształtami. Mam nadzieję, że się przyjaciółce spodobają i że będzie je chętnie nosiła i że będą przede wszystkim dobre rozmiarowo, bo to jest największy dylemat. Ale tutaj mamy regulację na dziureczki, więc zawsze można dociągnąć troszkę dziurkę bardziej. No i teraz dwie najbardziej ekskluzywne rzeczy, które zakupiłam. Pierwsze pokażę Wam sukienkę. Ta sukieneczka jest designerska, to jest Stylist's Own, rozmiar XS. Nowiutka sukienka, jeszcze z taką bardzo, bardzo elegancką metką, tu możecie zobaczyć. Przepiękna sukienka, długa, wieczorowa. Z przodu ma guziczki i regulowane ramionczka. Tutaj można sobie długość dopasować. Z tyłu ma przepiękny krój pleców, bo jest to taka jakby plecionka i to wygląda bardzo ładnie. Ja niestety nie będę dzisiaj jej mierzyć do takiego naklejonego biustonosza, bo to jest dosyć dużo zachodu, powiem Wam, i czasu, żeby to nakleić odpowiednio, więc pokażę się Wam w takim biustonoszu po prostu bez ramionczek cielistym, więc nie będzie bardzo może widoczny aż tak, ale oczywiście na wyjście bym
bym sobie to przykleiła i na pewno bym nie wkładała widocznego biustonosza. A jest to na tyle ładne, że warto wyeksponować te plecy według mnie. No przepiękna sukienka naprawdę, na pewno warta dosyć sporo, bo to jest taka takiej znanej projektantki, która projektuje też ceramikę, ciuszek i bardzo, bardzo elegancki. Do tego zakupiłam, to brzmi tak, jakbym to zaplanowała, to był zupełny przypadek. Udało mi się kupić przedwczoraj, szpilki, Salvatore Ferragamo, czyli bardzo ekskluzywne, projektanckie szpilki ze skórki. Na podglądzie zobaczycie sobie zbliżenia tych butków, żebyście zobaczyli, że to są naprawdę autentyczne, oryginalne buty Ferragamo. Są tutaj na skórzanych podeszwach pieczątki, to też będzie widać na zdjęciach. No i przepięknie wykonane buty. No oczywiście są na mnie dobre, to jest 37. Bardzo wygodne, co ciekawe. Jak na szpilki i takie sandały, to bardzo, bardzo wygodne. Naprawdę super się w tym stoi, bo chodzić daleko nie chodziłam. I naprawdę ten wzór z tymi skrzyżowaniami razem do tych pleców tej sukienki, to jest hit po prostu. Jakbym chciała, to bym nie dobrała w ten sposób garderoby nowej w sklepie, więc jestem zachwycona. I zobaczcie teraz na stylówkach, jak mierzę tą sukienkę z tymi szpilkami. No i kochani, tak to wygląda. Sukienka, tu jeszcze jest metka oczywiście, sukienka jest bardzo, bardzo wygodna, przewiewna. No natomiast to jest na pewno rzecz, do której należy trzymać dietę przed takim wielkim wyjściem, ze względu na to, że wszystko jest tutaj doskonale widoczne. No i zobaczcie, tak się prezentuje do tych butów. Idealnie pasuje ten motyw tej krateczki właśnie do tyłu sukienki. Niestety tutaj mój nieodpowiedni biustonosz się odznacza na pewno, ale macie pojęcie, jak to może wyglądać, jak się jest odpowiednio ubranym do tego. No i wydaje mi się, że jest naprawdę bardzo elegancka i szykowna. Oczywiście ja bym tutaj pewnie coś zarzuciła na siebie, chociażby szal, żeby się nie czuć takim odsłoniętym aż tak bardzo. Przepiękne moim zdaniem. Ta-dam! Mam nadzieję, że się Wam podoba ten styl. Ja uważam, że to jest coś na taki ekskluzywny wieczór, koncert, albo nawet i galę bym to włożyła do jakiejś pięknej biżuterii widocznej, bo to jest bardzo mimo wszystko skromny strój. No i kochani, to już wszystko na dzisiaj. Taki krótki haul, ale za to treściwy, razem z tym unboxingiem. Być może niedługo już zobaczycie stylówki, jeżeli nie będzie pogody w moim nowym settingu i właśnie z tymi lampkami, które dzisiaj rozpakowywałam. I do zobaczenia, kochani. Pozdrawiam Was i proszę Was, subskrybujcie mój kanał i wciśnijcie sobie dzwoneczek oraz jeżeli Wam się film podobał, dajcie łapkę. I pozdrawiam oczywiście też wszystkich. Volkan. Cześć!